Cześć, cześć. Witam Was w kolejnym kwarantomasie. 10 chyba. Chyba 10, dlatego że właśnie obrobiłam 9, bo wczoraj wieczorem nie dałam rady. I dopiero dzisiaj rano włosy mam umyte, zaplecione w warkocze, bo w sumie nigdzie dzisiaj nie wychodzę, więc co się będę laszczyć i lansować. I idę zaraz na dół zrobić sok, wypić kawę, zacząć dzień, pomyśleć, jak sobie odpocząć, bo wczoraj było bardzo pracowicie. Dzisiaj chyba po prostu sprzątnę tutaj podłogi, trochę kurzę. Jakieś pranie się zrobi na tej zasadzie. No i będę się starała jakoś konkretnie coś ogarnąć, jakieś drobiazgi. Tak sobie pomyślałam. Właśnie widzę, że strasznie ostrzy. No nic, to jak się skończy ten aparat, a u vlogerów kończą się po roku, mój ma półtora, to przechodzę na jakiś dobry telefon. Nie kupuję aparatu, trudno. Dobry telefon, będę się martwiła jak z kartą, jak coś, będę najwyżej przerzucać z kart na kartę, albo jakieś bluetooth, wifiaki, nie wiem, coś tam wykombinuje się. Z tego względu, że telefony teraz lepiej nagrywają niż wszystkie aparaty. Tak to bywa. Technika idzie do przodu. Nie trzeba wydać 3000 na aparat, tylko można telefonicznie robić vlogi. A to pamięć telefonów duża, także da się radę tak z dnia na dzień. Zresztą kartę można wymienić chyba. Już nawet nie wiem, jak w tym moim telefonie. No ale nieważne, lecę na dół. Dzisiejszy przydział soczkowy, szklanki są, sok zrobiony, pomarańcze, jabłka i marchewka, no na pomarańczowo dzisiaj. Plance pomidorków trzeba podlać. Zobaczymy, co z tego wyrośnie. Coś kiełkuje, słuchajcie. Nie jest źle. Zaraz to przystawię bardziej do słońca. W taki sprytny sposób. O, przelało się coś. Wykorzystanie świec. No wróżki nawet zużyte podgrzewać się nie marnuje, nie? Czemu to podlać strzykawką? Dwie się przemykają. Przecięte są. Ale to nic. O, widzicie? Normalnie wszystko się zaraz piekło, tego nie przewidziałam.
Takiego skrzydełek nie było, nie? Nie. No właśnie, skrzydełka są mocne. Będziemy ciągać. Przyjmują wróżki jak warzywka. Ciągająca wróżkę to rzadki widok. Chyba w posady. Na tej kwarantannie tylko ciągam. Albo coś sukuję, albo ciągam. No to miłego ciągania. Smacznego. Się dzieje. Nie, żebym będzie daleko, bo jestem w kroksach, w dresie. Znaczy, w zasadzie jesteś w piżamie. Dowód. Ale brakło nam kukurydzy. Tu sałatki. Majonezu. I kurczaka. I kurczaka. Czyli mamy tylko brokuł do sałatki. I majka. Ale i dobre chęci do zrobienia tejże. Więc po prostu wiecie jak jest. Ja sklep mam tak 300 metrów od domu, ale jeszcze trzeba picia nakupić. Ktoś się nie zapiął, był. Trzeba picia nakupić, więc stwierdziłymy, że lecimy po tym bark. Ja był Komięta, najlepszy w swoim gatunku. Plus mineralne gazowane. A tak. Właściwie to tak mi się trzepie ten telefon, ten aparat. Delikatnie. Jak powinno w ogóle nagrywać z tej perspektywy. O, tutaj proszę bardzo. Tutaj potrzymać, żeby... Proszę bardzo, w ogóle jaka sprytna perspektywa jest to. Aha. Daj tą sprytną perspektywę, potrzymam może. No tak, nie, bo nie będę widzą w oczy patrzeć. To jak to w ogóle? Teraz jest perspektywa, jestem górą. Dobra, będzie ronda. Słuchajcie. O, daleko nie jest. Ojej, ile ludzi, ojej, jak trzeba będzie poczekać. Ojej, jak fajnie na wsi mieszkać. Ojej. Ale mam miejscówkę. Jestem przezadowolona. Ale bez kierunkowskaza widzę. Można. Dobra, to czekam. Bo jedna idzie po zakupy. Ha, ha, ha. A ja czekam dalej. Wyłączę auto. Wyciągnę kluczyk. Zgaszę światła. Tak to wygląda. Nie, no to tak musi wyglądać. Słuchajcie, tam jest rondo. A tu jest taki zaczepisty dąb. Taki po prostu. A tu mam Tinę. Sklep wiejski. Wiejski sklep. O, od razu weszła bez... Edyta weszła od razu bez kolejki. Dobrze, czyli są dwie kasy. Na pewno cztery osoby w środku. Sześć, bo trzy na kasę. Dobrze jest. Samochodów w ciul, słuchajcie. Siwy dym. W życiu tak nie było. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aut, moje 10. Dobrze. Tak myślę, czy bym tędy do domu też dała radę wrócić, czy ta uliczka prowadzi gdzieś, cholera wie gdzie. Zobaczymy. No, w każdym razie kukurydza być musi. Zachciało się sałatki brokułowej i nic w domu nie było. Nic a nic. A ja po prostu po tej wsi tak biegam jak taki roztrzep i lotopisz. Nikt mnie nie zna. Nikt mnie nie zobaczy. Też zrobiłam sobie peeling dzisiaj. Dorota kupiła te gdzieś takie waciki. Ja dopiero się zorientowałam dwa dni temu, że one mają taką jedną stronę peelingującą. Ja mam dosyć taką wrażliwą cerę, w sensie nie taką gruboskórną, nie jak charakter. I tymi wacikami, i czerwona jestem w ciort, ale mówię, zrobię za takie peelingi, mam taką gładź teraz. Jeszcze się nie nakremowałam, nieco nieważne. Straszę was tutaj w tych kwarantomasach, ale z drugiej strony, bądźmy szczerzy, kto będzie się malował po prostu do siedzenia w domu albo wyjścia do wiejskiej Tiny? Ja nie. Zażarłam tego kurczaka. Dobre było. Pychota, teraz jeszcze muszę maile zrobić. Cały dom wysprzątałam. Padłam.
maile zrobię i trochę odpoczynku. Tak. A, bo się zastanawiałam, czy uczniom wysłałam maile. Wysłałam. Stresik. Tak to bywa. Ktoś idzie. Ze zwózkiem normalnie. Dobrze. Brodaty pan. Ze zwózkiem. Trzeba zrobić widok. Wracamy do domu. Da aparat w ręce Zoi, bo przecież tutaj więcej się nalatałam z tym aparatem niż najeździłam. Takie ładne domki są. Malutki, śliczny. Takie stare też są fajne, ale ładne kształty, bo to takie wypoczynkowa wioska wypoczynkowa jest. Tu mamy plac do sprzedania. Tu mamy domek. Akurat są takie i te sosny i w ogóle jak w Sopocie. Co tu jest? Remocie. Usługi stolarskie, zobacz. O, usługi stolarskie, jak miło, dobrze wiedzieć. O, usługi stolarskie. Zawsze zacnie. O, zobacz ten tu. Z kamyszkami położony. No, ładny. To są takie typowe, jak tu na pewno jakaś pensja mogłaby być panien na dobrym wychowaniu w latach świetności. Wille komunistyczne, oczywiście, że tak. Rondo z sklepik wiejski. Rondo z dębem. Dąb jest piękny. Dąb jest, tak. Rondo na wsi. To jest, rondo na wsi jest. No dąb jest, trzeba było wokół kopać. Ten jest fajny, solary ma, bardzo ładny. Pokażę wam dom, gdzie straszy. I tam widzę błyski światła często. I nad domem nie wiadomo, żeby nie było. Ten typ willi zazwyczaj był tutaj. No to są bardzo stare i zaniedbane, ale bądźmy szczerzy, że... Tutaj po tej stronie patrzymy. Tu mamy taki tam domek. Uwaga, próg. Ło! To jeszcze nic. Takie jakieś tam bla bla bla. Ten jest bardzo ładny. Ten mi się podoba. Aha, piękny jest. No. Zaraz będzie próg i zaraz będzie po tej stronie tutaj. Tu jest ładny płot. Coś tam też. O, tutaj ten dom straszy. W tym domu straszy. W tym niewykończonym? Tak. Bo zawsze widzę światło jednego domu, drugiego, to są te dwa. A tutaj z kurczygnaty latają jakieś świetlne te nad domem. A to trzeba go kupić, jak straszę. Kurde, nie pomyślałam. Przyszedł mi już ten stolik, który zamawiałam, słuchajcie. Klucze. Miałam zrobić, jak on przyjdzie, update mieszkania. Ale jeszcze mi brakuje jednej rzeczy. No nie wiem, bez niej mogłabym zrobić. Idę robić zakupy, słuchajcie. Znaczy 4-5 wód, kukurydza, 2 majonezy, makaron. Tyle. Takie holsiaty. Nie mogę za bardzo mówić, bo o, cały mam ten leków. Mam leków całe, bo z biura wzięłam. Leki, które jeszcze dobre były, przejrzałam. A tu jeszcze specyfiki odmycia. Proszę bardzo. I termometr znalazłam. Teraz już bym była świadoma, ile miałam w przeziębieniu przeziębienia. A tak to byłam nieświadoma normalnie. Nieświadomce żyłam. Lepiej żyć w nieświadomce. No więc Azalisz. 2 majonezy. Piersi z kurczaka. Trochę upicia. Nie wzięłaś wody? Nie wziąłam, bo nie było tak. Aha, chciałam. Nie było. No już. Zdarza się. Kot ciekawski. Król Maciuś pierwszy. Kurczak. Kot. To mlaskanie to jest kot. I nie dostaniesz więcej. Nie patrz na mnie. Świrku, koć. No zobaczcie, ja mówię, nie dostaniesz więcej. A. Proszę bardzo. No, my tu połowę kurczaka rzucają. Kotu też się coś nauczyło z życia. No ale ty, dopiero mam podłogę.
No to się wytrza. Się wytrza. To już będziesz miała trzy miejsca do wytarcia. Dokładnie wiem, które. Zaznaczę pod. Zaznaczę. Tak będzie. Za dużo. Ta, aha. Roznieś to po podłodze. Jasne. Nie bawimy się jedzeniem. Nie bawimy się jedzeniem. Zabawa. Kto jest konsumentem mięska, a nie marchewki? Nie jesteś wege, znienawidzą cię. Kicia? Kicia. Kicia. O, o, o. No właśnie. Sałatki będzie kolorowy. Fajny. Od góry kawałek. Nie zauważę. Ktoś podkłada makaron. Mało słony. Będzie doprawione. Wygląda. Już wygląda dobrze. No, a ja w międzyczasie zrobiłam maile, pozapisywałam was na rytuały, odpowiedziałam na 1000 pytań odnośnie kolornitek, czy ten rytuał dobry, czy ta strona wiarygodna. Takie sprawy. I trochę tak przysiadłam, bo w sumie ze 3 godziny to sprzątałam, tak szarowałam. Edyta się do mnie spojrzała, na zasadzie tak, ona też sprzątała, ja zawsze mówię w jednej osobie. Tak było. No, a teraz ja siedzę i nic nie robię, a Edyta jajkuje, zaraz wam pokażę. Jajkuje, bo sobie sama sitkę kupiła, bo w domu to nie było. No kupiłam, no przecież u ciebie tego sitka to nie ma. Nie ma. Nie sałatkowa jesteś. Nie, w ogóle. Kto by to siedział i robił? O, gotuje się. Dobrze, super. Miam, miam. Miam, miam. Woda. Przekręcimy. Woda. Dla tych wszystkich wege, proszę bardzo, proszę bardzo. Roku się dzieje. Zaraz będę zakorowane wszystko. Chyba otworzę okno. Otwórz, otwórz. I znowu będziesz tylko wpierniczał. Próbuję. Dla mnie to jest ulubiona sałatka, ale wypukła. No. Dobra. Kukurydza, makaron, brokuł, kurczak, majonez, sól, pieprz. Przycho? Przycho. No, dobra. Zobaczcie, wzięła sobie całą miskę, a ja się smakiem obejdę. Ja nie wiem, co zostawię. Jeszcze jajko. Jajko, ale to dam tylko 3, bo za dużo to też niedobrze. A ja znowu lubię smak jajka w sałatkach. Mhm. No to smacznego ciąkania. Podzieliłam się. Tak, podzieliłaś. Podzieliłam się. To jest moja porcja. To jest moja. To jest Asi porcja. Smacznego. O! A tak miało być pięknie. Muskat. Beczłeczka. Pachnie zacnie. Pół słodkie. Są bardzo pojemne kieliszki, chciałam powiedzieć.
Tamki będzie robić. Kwarantanna. Według zaleceń odkażamy się. Odkażamy się. Jak przytargana butelka, ja teraz sobie wezmę drugą. Mam zapas. Cheers. Edyta robi miniaturki, a w tle... No, muszę to szybko wyłączyć, bo mi zlikwidują film.